Hej, witajcie, z tej strony Bobru i to jest kolejny odcinek z gry B-Trip Runner 2. Zaczynamy trzeci świat. No i cóż, jesteśmy coraz dalej. Teraz fajna muzyczka, taka chillowa. Tutaj jest. Zobaczymy ile jeszcze, że tak powiem, utrudnień wejdzie. No i teraz rozówka, więc cicho jestem. Familiar yet foreign, a place only the innocent can see. The super nature. Wow, będziemy płacić lasach bierać chyba. To bardzo fajne by było. The forest, wiecie. O ja cię, las, ale numer. Nie wiem co to znaczy, to co mi tutaj pokazują. A, po prostu trzeba przebiec. Ale bardzo mi się podoba ten leśny klimacik. I leśne, że tak powiem, stworzonka. Okej. Co tutaj? Patrzcie! Rzeźbiewiórka tańcząca. Fajnie. Jestem ciekaw, czy to jest, już jest przedostatni świat, czy jeszcze jeden będzie potem. Ale zobaczymy to w sumie. Ale to jest aż przyjemniej dla oka. Także to wszystko dzieje się trochę jakby, no nie wiem, wolniej. Albo tło po prostu nie jest takie oczujebne jak w przypadku pierwszego świata oraz świata numer 2. Wow. Na pile od tartaku, nie? Co tam, YOLO? O, jest końcóweczka. Szybki świat, w ogóle w tle jakieś cykloposkały. No nieźle. Ajajajaj. Coś średnio mi to celowanie wychodzi. A czy przypadkiem jakaś nowa postać się nie odblokowała? Za to, że jesteśmy w kolejnym tym? Jak te kolejne postacie odblokować, jestem ciekaw. No mniejsza to. Dobra, lecimy. Bardzo fajny chillowy kawałek leci. Okej. Aj, perfektnie było. O Jezu, po co to ten tajemnic nacisnąłem? Chyba misklik to był. Powiedzmy, że misklik. No ale mniejsza to. Kurczę. Naprawdę, ten świat jest na razie najlepszy. Nie wiem jeszcze co nam zaoferuje czwarty, ale znaczy jakieś pewnie lawowe gówna, bo pewnie gdzieś do jakiegoś piekła trafimy, gdzie są jacyś nasi wrogowie, nasze Nemesis. No ale dobra, może za czym co czas przyniesie. A gra jest naprawdę mega przyjemna. Kosztuje, no trochę kosztuje, ja to dostałem chyba od doktorka, ale naprawdę wam polecam. Kurczę, ta wiewiórka jest po prostu przeurocza. Hop, hop, hyc. Księżyc jakiś sfazowany. W ogóle tła do tej gry robią coś na ostrym haju, nie? Wszystko się patrzy na nas, wszystko ma jakiś dziwny wyraz twarzy. Aj, 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 perfektne jej było. Okej, okay, wszystkie unikamy i hyc. Mamy znowu 41 złota zebrane, czyli na maksymalnym propsie. Jak najbardziej. Ojojoj, jak źle mi kurczę wychodzą te celowania teraz. Naprawdę nie ciekawie. Dobra, tam później się wrócimy najwyżej. Lecimy kolejny, trzeci już poziom w tym odcinku. Te drzewo ma taki wyraz twarzy, że po prostu... What? Co to robi tak wysoko? Naprawdę. Co tu się dzieje? Jestem ciekaw, czy ten słup powietrza można jakoś zepsuć. W sensie, nie wiem, coś zrobić, żeby na nim przegrać. Ja się zastanawiam właśnie, czy to jest w ogóle możliwe. Chyba nie, ale... Jednak, kurczę, wydaje mi się, że każdy pułap powinno się tutaj zginąć. Myślałem, że w dół trzeba polecić.
Nie wiem po co ten skok był kompletnie. Ale razie mi idzie na propsie. O ile w poprzednim odcinku wracałem do formy, to teraz już jest naprawdę spoko. Jak na mnie oczywiście. Oczywiście mi się nie udało gwiazdki zdobyć. O Jezu, czemu ten... W ogóle ci to było zmylne. O Boże, jak nas cofnęło. Ej, to nie wiewiórka, to jest burger, nie? Aż mnie to zszokowało i nie wskoczyłem na tą wyskocznię. O, jest gwiazdeczka. Jest gwiazdeczka. Oj, oj, oj. Ależ zepsułem. Ależ zepsułem! Tak, to jest burger, to jest coś... Myślałem, że to jakaś wiewiórka jest. I znowu nie wyskoczyłem na wyskoczni swoją drogą. I nie miałem teraz gwiazdki, ale lipka. Dobra, idźmy tu cięższą drogą. Ale ona jest taka jakaś omylna. O Jezu, ja nie mogę zapamiętać, że na tych wyskoczniach trzeba W nacisnąć zamiast spacji. Okej, okay. Ale muzyczka to taka niezła, niezła. Taki, trochę mi przypomina to jakiegoś Raymana, nie wiem dlaczego. Te muzyczne poziomy, nie wiem czy pamiętacie z mojej serii, czy tam z Terrorsami graliście, ale były takie muzyczne poziomy między przechodzeniem, między tymi lokacjami, wiecie. Naprawdę fajna sprawa. Yeah. Gwiazdeczka. Kurna. Nie wiem, jakoś dziwnie mi się tam skacze w tamtym miejscu. Ja pierniczę. Finish line. No jakoś nam się udało, chociaż ten poziom to już tak średnio mi szedł, dosyć. No kurczę, trzeci raz pod rząd nie miałem bullseye'a. Tam jeszcze nie możemy się cofnąć. O, tej klucz można, tylko że my tu jeszcze volta nie mamy otwartego. Czyli tego skarbca. Jak dobrze pamiętacie, bądź też nie. No to ta piła jest urocza. Oj, oj, oj. Coraz ciężej się robi. No shit, bro. Oj, ale. Ale zaskoczyłem, ale wiem gdzie klucz to jest. I tak pewnie zapomnę zanim do volta dojdę. Ba, zapomnę zanim dokończę tą rundę. Okej. Jest fajnie. Sprawda, nie za dobre podejście, ale... Wow, pierwszy raz schod to zginąłem. Ależ cofnęło. Masakra. Oj, oj, oj. Też. Co się ze mną dzieje? Co się ze mną dzieje? Jak głodny jestem. Takiego burgera to bym sobie zjadł, ale tortilla w lodówce. Zaraz sobie podgrzeję. Sorka, ludzie, Jezu. Kiedy ja ostatnio kichnąłem na raniu? Masakra. Ale jestem pewien, że powiedzieliście mi na zdrowie, więc dzięki, dzięki. Albo powiedzieliście, zdychaj na raka, głupi frajerze. Też bardzo możliwe. I w ogóle nie umiesz grać, a twoje filmiki śmierdzą gównem. Pewnie będzie taki komentarz. Teraz graduję. Czysta spekulacja, ale tak mi się wydaje. No, dużo nie ominęliśmy, dużo nie ominęliśmy. Ale mogło być lepiej. O jest, on mi zakręcił w nosie. Okej. Teraz możemy tutaj wrócić. No już wam będę pokazywał większość tych. Nie, tych świnią.
Nie wiem, czy to mi internet gaśnie, czy po prostu przez to, że jestem offline, to czasami pokazuje wyniki, a czasami nie. Okej. A tam klucz by był normalnie. Że mamy oczywiście volta zamkniętego. Ale mi się w sumie te klucze, do tych kluczy nie śpieszy. O yes. O mój Boże, jak to było słabe. To też było słabe. Oczywiście zwykle spacja zamiast W. Zwykle mi się w ogóle bez sensu wydaje. Przepisanie, no tak śmiesznie to zrobili. Po prostu śmiesznie. Ja cierp, to jest ciężki moment. Masa... No, no Jezu, no... Kompletny autyzm. Astygmatyzm, właściwie. Zero... Kurczę... zero... Brakuje mi słowa. Takiej reakcji ręka-oko. O, to był ten ciężki moment. Jezu, prawie nie nacisnąłem tego, aż mi się gorąco zrobiło. O mój Boże. To było chamskie. Po prostu. Aż mi się czarno w oczach zrobiło i biało na siusiaku. Okej. Czasami można tutaj naprawdę oczy pląsu dostać. Czemu? Gdzieś się cofnę, bo nas za 7 wzdłuż i kurwa oceanów. Ale gówno. Marzyłem, żeby siedzieć teraz i sunąć się po tych posranych rurach. To jest tak wredne. Niby takie niepozorne, niby takie nic, ale kurwa ogarnąć na tej rurze kiedy, co i jak, to nie jest fajna sprawa. O, tutaj trzeba było long jumpa po prostu, spoko. Jest. Jedno zabrakło, dzisiaj jedno pominęliśmy, no cóż. Shit happens. Teraz jeszcze to i kończymy ten odcineczek. Można skrzynkę znaleźć, więc idziemy ciężką drogą. Śmiesznie mi się to mówi, ciężką drogą. What the hell, jak my tam spaliśmy, nasze ciało obiło się o skały przybrzeżne. To chyba o to chodzi. Ło. Fajnie, jakby te sztabki, kurczę, wiecie. Tak, biegniesz przez las, a tu sztabka. Wracasz z lasu, bogaty. Wszedłeś na grzyby, a wracasz z... grzybami narkotycznymi, które są dosyć drogie. Nie są drogie, żartowałem. Taki leżący level. To całe moje życie. Ten level, że tak powiem, definiuje. Dobra. Ja pierdzielę. Te skoki były straszne. No nie. Teraz wszystko od nowa, obczajcie. Tutaj zostanę startnięty na zawsze. A tutaj biegnę, żeby w 15 minutach się zmieścić, mniej więcej. Na starych czasach YouTube'a, kiedy nie miało się jeszcze limitu zdjętego i filmiki do 15 minut. Pamiętam pierwszy moje kwadrat landy, tam pilnowałem czasu, żeby wszystko było ok, żeby dało się to potem na YouTube'a wrzucić. Wtedy jeszcze jeden co miałem zrobić z filmikiem, tego wrzucić na oś czasu i tyle. Ja pierdzielę. A teraz to już różne cięcia, niecięcia, przejścia. Kurcze efekty dźwiękowe. No wszystko macie co chcecie. O nie, o nie. Ale cofnęło, kurewsko. Nie wiem, czy musimy jeszcze raz robić tą ciężką drogę. No ale chyba musimy. Chociaż nie, chyba nie musimy. Po co tu przyszedłem? No ale teraz ją ogarniam. Tak, to właśnie chciałem powiedzieć. Zabiłeś ją, zgwałciłeś ją. Zabiłeś się dzieci.
Dobra. Nie trzeba było jednak. Ja tylko punkty tam, po punkty tam poszedłem. Jest trochę lipka. Idę prosto drogą chyba. Prosto. Zajebiście prosta, gongiem, kurwa, maczugą, wjebaną twarz dostałem. Głupi rejser rozwaliłem. Nie wiem, czemu ja są tędy poszedłem, no nie wiem, ale już znam tę drogę, to może nawet łatwiej będzie mi. Ja pierdziela. Co tu się dzieje naprawdę, ludzie? Ogarnę te wszystkie klawisze na raz, to jest masakra. Jezu, finish. Dobra. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapominajcie o komentarzu oraz łapce w górę, bo to naprawdę motywuje i fajnie mi się to czyta oraz patrzy na te wszystkie fajne pod filmikiem. No i cóż, widzimy się w kolejnym, właściwie słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, no i hej, pa, pa.